Janek Nowicki grywał u mnie kilkakrotnie. Raz w teatrze, w Locie nad Kukuczym Gniazdem, w Teatrze Starym w Krakowie, ale dużo wcześniej z myślą o nim właściwie pisałem rolę w Życiu rodzinnym, no i na pewno z myślą o nim, właściwie wyłącznie dla niego, pisałem rolę w Spirali. No a potem w Rewizycie było jeszcze takie dokończenie po latach. To był bardzo wybitny aktor i bardzo wybitna postać. Bardzo żałuję, że nie dożył premiery ostatniego filmu, w którym wystąpił już tylko w maleńkiej roli. U mnie zagrał w Liczbie doskonałej i już był na tyle zdrowotnie niesprawny, że powiedział, nic większego zagrać nie mogę, ale jakiś dał wyraz solidarności z tym przedsięwzięciem. Powiedział, że małą rolę, taką jednodniową, dwudniową, to zagrał. Pan Jan był bardzo niebywałym, rzadkim zjawiskiem. Był człowiekiem, który grał, lubił grać wbrew swoim warunkom. On miał warunki bohatera romantycznego i powinniśmy go widywać, prawda, jako Konrada, Kordiana i takich Cyda i takich bohaterów pięknych, romantycznych, o wspaniałych warunkach, świetnym głosie. A tymczasem on lubił we wszystkich swoich postaciach wynajdywać wszelkie ludzkie słabości, pęknięcia, roztarcia, demaskować kłamstwo. Był takim człowiekiem dociekliwym, często gorzkim. Wiedział dużo złego o świecie i o ludziach i umiał o tym opowiadać. No ale w tym osądzaniu swoich bohaterów była też jakaś tęsknota do ideału, do czegoś czystego, szlachetnego, do prawdziwej miłości. I to był ten jego paradoks. Przypomina mi trochę w tym Vittorio Gassmana, który miał też te fantastyczne warunki i powinien grywać samych amantów, a tymczasem grywał z największym upodobaniem różnych szalbierzy, szarlatanów, oszustów, łajdaczków. I to go dopiero bawiło, że z tą jego wspaniałą, arystokratyczną, wyniosłą physis nagle odkrywa duszę jakiegoś łajdaczka, który się ukrywa w takim ciele. Troszkę chyba podobnie było z panem Janem. Pan Jan był poza tym człowiekiem, który bardzo obserwował czujnie świat i tak tropił wszelkie oznaki kłamstwa, nieszczerości. Był w tym dość okrutny, może nawet za to przez wielu nielubiany, ale w tym była jakaś sprawiedliwość. On nie atakował powierzchni, on sięgał bardzo do głębi. Tropił właśnie wszystko, co zakłamane, co przekręcone, co jest oszustne w człowieku. Nie na darmo był tak świetny w sztukach opartych o teksty Dostojewskiego. I to była jego wielka siła. A w ogóle całe życie obcował z dobrą literaturą. I to mu zostało o tyle, że potem, kiedy sam zaczął pisać, okazało się, że pisał świetnie. Był bardzo sprawnym pisarzem i już mówił mi, że w pewnym momencie ma większą radość już z pisania niż z grania. No a tutaj jeszcze zdrowie jakoś go pohamowało. Ja jeszcze przed naszym ostatnim filmowym spotkaniem przeżyłem taki wzruszający z jego strony, no mogę powiedzieć, prezent, bo na moje 80-lecie w Krakowie Janek przeczytał wiersze Twardowskiego. I przeczytał je tak inaczej, niż się je zwykle czyta, że nagle rozpoznałem innego Twardowskiego, Twardowskiego buntownika, Twardowskiego, który był wściekły w tych wierszach, a tak na pozór zawsze był łagodny, dobrotliwy, kochający ptaszki, zwierzątka. A tymczasem tam był ból takiego zawodu sobą, światem, człowiekiem. I to on umiał nawet u Twardowskiego znaleźć, bo znajdował to wszędzie. I stąd to był człowiek na swój sposób gorzki, ale taki bardzo światły, świadomy swojej kondycji i w tym mogliśmy go podziwiać.